kiedy myślałam, co powiedzieć o Paulinie Jaricot, która zostaje wyniesiona właśnie do chwały ołtarzy, pomyślałam sobie, że jest bardzo dużo publikacji na jej temat, że jest mnóstwo zbiorów modlitw, jej rozważań, życiorysów, różne czasopisma, szczególnie teraz w tym czasie dużo o niej piszą. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że to możemy, każdy z nas może to sobie uzupełnić, poczytać. A ja chciałam powiedzieć o takim doświadczeniu z Pauliną Jaricot. Ponieważ pracuję w tym dziele od dosyć dawna, poznałam ją podczas różnych, po prostu czas pracy. Tak, takie były sytuacje, że trzeba było dokładnie się z nią zapoznać. I zobaczyłam, że jej życie było proste do pewnego momentu. Bo miała wspaniałe życie, szczęśliwe dzieciństwo, była szóstym dzieckiem, kochającą mamę, kochającego tatę, rozpieszczana, śliczna, mądra. I było jej bardzo dobrze. Nie szukała Pana Boga, nie tęskniła. Używała życia po prostu i w momencie, kiedy na serio potraktowała Pana Boga, jej życie zaczęło jakby po ludzku być taką równią pochyłą, bo to znaczy tak, na początku wszystko było w miarę, układało się, ona założyła dzieło, chociaż się od niego odsunięto od dzieła rozkrzywienia wiary, założyła żywy różaniec, rozwijała go bardzo prężnie, bardzo dużo ludzi ją szanowało, ale był taki moment, kiedy coś zaczęło dziać się nie tak, coś się zaczęło sypać. Zaczęło się od momentu, kiedy ją oszukano. To był taki moment, którego doświadczyła. No i też moment takiego cierpienia, bo najbardziej chyba boli nas, nie ból fizyczny da się znieść, ale najbardziej boli ból duszy, taki ból zdrady. I ona takiej zdrady doświadczyła. I w tym momencie coraz trudniej jej było. I tylko to, co takie ważne jest, ona nie odwróciła się od Pana Boga. Ona nie powiedziała: Panie Boże, ja już Cię nie chcę znać, bo Ty mnie zawiodłeś, bo ja dla Ciebie robiłam tyle, byłam Ci wierna, a Ty odwróciłeś się ode mnie. Ja myślę, że to dotyczy życia wielu z nas. I może wielu z nas odnajdzie się w Paulinie Jaricot, dlatego że zobaczy swoje doświadczenie z Bogiem. Patrzymy wokół siebie, widzimy, ilu ludziom się powodzi. Naprawdę i nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. Żyje im się naprawdę super, mają dobre prace, z dziećmi wszystko jest dobrze. Tylko żyć i używać życia. Ale też jest takie doświadczenie, myślę, że wiele osób takie doświadczenie ma, że jest blisko Pana Boga. Stara się wychować dobrze swoje dzieci, stara się pomagać innym, nie żyć dla siebie, ale w jego życiu naprawdę ciągle coś się piętrzy i ma cały czas pod górkę. Jest taka reklama pewnego banku, gdzie właśnie jest pokazane, że jest bardzo źle, bo bank jest zły, się idzie pod górkę, a później jak się zmienia bank, no to tylko już z górki. No i my byśmy chcieli tak z tej górki mieć, tylko że można sobie wyobrazić taką sytuację, że idąc w dół nie dojdziemy nigdzie. Że idąc w dół możemy być tylko coraz niżej, a idąc w górę możemy dojść do nieba, bo to jest taka droga wielu z nas i też droga Pauliny, że doczekaliśmy tego momentu, że idąc tą stromą drogą doszła do nieba. I chociaż to trwało bardzo długo, chociaż umarła w cierpieniu, osamotnieniu, ale cieszy się dzisiaj chwałą w niebie i to jest piękne i możemy czerpać z tego doświadczenia, kiedy nam jest trudno, kiedy widzimy, że wszystko jest nie tak. Możemy powiedzieć: błogosławiona Paulino Jaricot, pomóż nam, bo Ty doświadczyłaś tej sytuacji, Ty to rozumiesz i Ty to wiesz.